Hej, cześć, witamy Was ponownie na naszym kanale Kreatorium Tepa, czyli kreatywne laboratorium. Dzisiaj pokażemy Wam grę Wesoła Pszczoła dla dzieci od 4 roku życia dla 2 do 4 graczy. Zapraszamy. W zestawie znajdziemy taką pszczółkę, na której możemy zauważyć przezroczyste skrzydełka. Już wszystko zamontowaliśmy, oczywiście zrobiła tam sama dorosła. Jak jest to opakowanie? Jej ul, plastry miodu, oraz samą podstawkę, do której trzeba było użyć ilu baterii? 3. Dlatego warto właśnie poprosić osobę dorosłą o to, żeby nam pomogła to wszystko zamontować, ponieważ trzeba do tego użyć jeszcze śrubokręta. No to teraz pokażemy Wam mniej więcej, jak w to się gra. Gra nie jest skomplikowana, ale jaka nieprzewidywalna. Oczywiście grę musimy przygotować, czyli schować pszczołę do jej ula. Następnie naciskamy ten brązowy guziczek. I naszym zadaniem jest kraść miód. W momencie, kiedy pszczoła nas ugryzie i wyskoczy ze swojego ula, żeby na nas zapolować, gracz odpada. My możemy grać do 5 rund i kogo ugryzie więcej razy w ciągu tych 5 rund, ten przegrywa. A więc zaczynamy. Bierzemy miód na zmianę. No ugryzła mnie. Ale pszczoła chyba się zdenerwowała, że jej zabrałeś plasterki miodu, Adaś. Nieładnie, nieładnie z swojej strony. Teraz chcę zacząć. Cicho! Moja gra! Psułeś. Przegrałeś, jest 2 do 1. Nie, 2 do 0. No ty nie dotknąłem. Ile już jest? 3 do 0? No dobra. Albo nie. Będziemy grać do 5 punktów karnych. A więc zagramy sobie jeszcze do 3 jedną partyjkę. Wow! Ale ugryzła. Hamasz. No Adam, psułeś. Adam! Psujesz! No, 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 no.
jednego, dwa do jednego, dwa do łysego. Takiego bałaganu, Adam. No to nie było widać, że wyleciało, no. Dodajemy nowe zasady. Jeżeli komuś wypadnie dodatkowy plaster, przegrywa. Nie. Tak. Tak. No to psujesz. Ej, ci. 3-2. Ja chcę powiedzieć. A więc tak by się prezentowała ta gra z pszczołą w roli głównej. Jest ona bardzo wyjątkowa. Zasady może nie są zbyt skomplikowane, aczkolwiek mechanizm, w jaki działa ta gra, jest bardzo innowacyjny. To znaczy nie wymyślono tu jakiejś nowej technologii, ponieważ cała gra opiera się na dwóch czujnikach. Czujniku ruchu, czujniku dotyku, czujniku nacisku. Jeszcze raz. Na czujniku nacisku oraz czujniku ruchu. Nie wiem w jakim stopniu, jak to dokładnie tutaj działa, ale to działa. Więc rzeczywiście ja miałem raz taki przypadek, że nawet nie dotknąłem tego plastra, a już mnie patrznęła tutaj ta mucha. Pszczoła. Pszczoła. No i tyle. No, gra jest na pewno o wiele ciekawsza, kiedy gra się w więcej niż dwie osoby. Więc jest to naprawdę... Można mile przy tym spędzić czas. Człowiek jak wolę grać w karty, mimo wszystko. Ale myślę, że na pewno kogoś to zainteresuje. Jest to naprawdę fajna gra. Mi się za to ta gra bardzo spodobała i myślę, że będzie ona też dobra dla szczególnie najmłodszych. Bo no, tak, no, dla najmłodszych to będzie... My mamy już po te 19-20 lat, więc no, oglądamy dosyć dużo horrorów, dużo jest tych tak zwanych jumpscarów. Jesteśmy po prostu już do tego przyzwyczajeni, do momentu zaskoczenia. Natomiast dzieci, jak najbardziej, jest to w bardzo przyjazny sposób zaprezentowane. I może nawet ze względu na przyjazną buźkę tej pszczoły, mogą się przestać ich bać. Panicznie. Tylko po prostu zrozum. Gra może wyleczyć z choroby nawet. Jakiejś fobii czy coś. Może być przepisywana jako lek terapeutyczny dla dzieci. Przestań. Za bardzo brniesz. Boże. W każdym razie myślę, że jeżeli jakieś dziecko panicznie boi się pszczół, no to możemy mu wytłumaczyć na takiej prostej grze, że jeżeli nie cucimy się pszczołom, one nas nie zaatakują. Albo im nie kradniemy miodu. No, niedźwiedzie mogą mieć z tym dużo ukąszeń. To jest odcinek kierowany do niedźwiadków. Tak, takich, które bym bardzo... Do misia pchatka. Żeby nie kradł miodu. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania i zostawiania łapek w górę. A my idziemy dalej grać i się bawić. Na razie.